Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj słyszymy w niebie leci śmigłowiec. Słyszymy dźwięk tego wirnika, który tam pracuje, a my skupiamy się bardziej dzisiaj na lotach zimowych, które rozpoczynamy niejako w dniu dzisiejszym. Pierwszy taki lot treningowy, powiedzmy o długości 10 km, w celu, że tak powiem, oblatania gołębi. Już taki pierwszy test mieliśmy, żeby zobaczyć, ile tej gołębi zostało, bo mamy około 130, chyba jeden albo dwa były zakoszowane ostatnio. One tutaj zostały wypuszczone w okolicy tylko, tak? Sześciu czy pięciu brakuje nam? Znaczy, to nie wiem, czy brakują, czy nie brakują. Zobaczymy właśnie. Codziennie jaszczurk jest, codziennie te gołębie gania. To zobaczymy. Bo one są też, co warto zaznaczyć, one są wypuszczane. Na razie do lotów używamy gołębi tylko tych, które nam zostały ze wspólnego gołębnika, którzy hodowcy, niektórzy wykupili, zostawili je, niektórzy aktywowali. No i są oczywiście te gołębie, które były pozbawione rodowodów. Hodowcy nie dostarczyli dokumentacji. No i te gołębie postanowiliśmy zatrzymać do lotów zimowych. Oprócz tych gołębi, które mamy tutaj ze wspólnego gołębnika, które będą udział w lotach brały, mamy też jeszcze gołębie tutaj z tego białego gołębnika, ale to nie są te gołębie, które brały udział w lotach z oddziałem, gdyż teraz ich mielibyśmy bardzo dużo, bo to by było około 50 gołębi, które tam nam zostały, plus 130, to 180. Tyle nam te 130 wystarczy, ale tutaj mamy też, zobaczmy, ja podejdę, te gołębie, które brały udział w lotach z oddziałem, przenieśliśmy do tego gołębnika. One sobie tutaj czekają na rozpoczęcie sezonu w nadchodzącym roku. Natomiast tutaj mamy takie gołębie, które tytułem eksperymentu wprowadziliśmy dopiero do lotów. Są to tutaj chyba 18 gołębi, tutaj było troszeczkę więcej, ale oczywiście tutaj w ramach oblatywania wokół gołębnika, przygotowywania ich, one nam poginęły. Powiem, jakie to są gołębie. Są to gołębie tutaj te, które tutaj wspólnie z Maćkiem wyhodowaliśmy tutaj w Kosakowie część, ale jest tutaj też, było 10 gołębi, które były zakupione przeze mnie tam na aukcji Jarosława Strnada w Jastrzębiu. I kiedy te gołębie tutaj przywiozłem, one zostały tutaj oblatane i zostało z nich 7 sztuk. Widzimy tego pstrego, to jest właśnie gołąb od Jarosława Strnada. Chcemy zobaczyć, czy takie gołębie, które wprowadzamy te późne zimą do lotów, one już tutaj latają wokół gołębnika, one nie mają problemu z chodzeniem, aczkolwiek nie były jeszcze na żadnym takim większym locie. Chcemy jeszcze troszeczkę dać im czasu, tak ewentualnie na krótsze dystanse powypuszczę tutaj wokół, żeby po prostu one się przyzwyczaiły. Ale co ciekawe, tutaj chyba ten pstry gołąb, ja mogę coś powiedzieć, bo tam jak od Jarosława kupiłem, to przykro powiedzieć, ale niektóre gołębie miały ospę i właśnie ten jeden gołąb tutaj pstry, to jest taki, który ma na niemiecką obrączkę DV 0221, chyba 18 1808, taki numer ma końcowy. On miał nawet ospę, przeszedł, ale ja sobie doskonale radzi. Nie była to taka ospa aż bardzo mocna dla niego, ale on tutaj będzie sobie tutaj latał. Miejmy nadzieję, że coś z tych gołębi zostanie. My niebawem dołączymy do tamtego stada, ale będą latały z tego gołębnika, gdyż tutaj tylko mamy po prostu tego samego systemu antenę. Kabelek przeciągniemy, podłączymy do tamtego systemu ze wspólnego gołębnika, dopiszemy je do listy, no i będzie można te gołębie tutaj też sobie zobaczyć. Zdjęcia mamy wszystkie wykonane, ale co ciekawe, zobaczmy, tutaj też są takie gołębie, o, widzimy taki bardzo wypierzony, tam taki na półce stoi. One to są gołębie, tak jak mówię, właśnie późne. I też chcemy zobaczyć, jak one się tutaj będą sprawowały. No pogoda nam niestety ostatnio nie sprzyja, gdyż tutaj na północy mamy cały czas praktycznie opady deszczu. Kiedy ja tutaj wczoraj do Gdańska dojeżdżałem, do Trójmiasta, to padało mocno. Tutaj widzimy resztki śniegu. Dzisiaj też ma chyba padać, o której? Tak, zaraz ma padać, ale to zobaczymy. Ale zobaczymy, no to w zeszłym roku pokazało, że ten śnieg aż wcale tak nie przeszkadzał gołębiom. Znaczy, ten pierwszy lot leciał. No pierwszy lot to był ciężki, bo przypomnę, w zeszłym roku ten pierwszy lot taki na krótkim dystansie, my tam chyba 20 km zrobiliśmy. 20 km. To zginęło nam wtedy chyba z 90 kilku gołębi, z tego co pamiętam 11 czy 10 sztuk. A, ale tu ulewa była taka, że to... No. Tak się trafiło, natomiast teraz zobaczymy, tutaj Maciek już te gołębie rozpoczął koszowanie. Tak, tu już jeden kosz. Jeden kosz mamy już zakoszowany. Zobaczymy, ile tych gołębi tutaj jest. 21 sztuk mamy na razie zakoszowane, także jeszcze 100 ponad przed nami. Miejmy nadzieję, że te ponad 100, bo tak jak mówiliśmy, te gołębie, one są cały czas wypuszczane. No i się może zdarzyć, że przecież gołąb zginie, nie? To widać na naszym gołębniku, bo było tak 10 gołębi tych czeskich od Jarosława Strnada. Tak, było ich 10, zostało chyba 7, a z tych późniaków moich było wstawionych chyba też nie pamiętam ile, ale brakowało ostatnio, jak krótko mówiąc, 18, 4 czy 5 sztuk. 4, no, tutaj brakowało. 3 brakowało tych od Jarosława. W przeciągu tam. Ale ja powiedziałem też jeszcze, co ciekawe, ten co miał ospę, kurde, to było ciekawe, ten został. No ten został się i się bardzo ładnie wygląda. I bardzo ładnie wygląda, także. No tak się niekiedy zdarza, dobrze. Ale my bierzemy się dalej za
koszowanie na internecie, tam będzie można zobaczyć po prostu. Znaczy, to wszystko później na stronie... będzie zmieniona całkowicie lista, ale to. Nie, nie całkowicie nie tyle. Tam pochodzi o to, że mamy pewne gołębie, które są po prostu aktywowane, to znaczy będą brały udział w rywalizacji za pieniądze, normalnie z nagrodami. Część gołębi będzie w normalnej takiej rywalizacji, no i też będziemy mieli to obstawianie, ale to do tego musimy tutaj jeszcze wziąć, jak się nazywa, chwilkę, że tak powiem, uzupełnić listę, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wiemy dokładnie, ile jest gołębi z uwagi na to, że one są wypuszczane. Dobrze. A my się bierzemy dalej za pracę i no i będziemy tutaj też oczywiście towarzyszyć, miejmy nadzieję, gołębiom podczas przylotu. No, koszowanie trwa. Zakoszowaliśmy już 97 gołębi. Podejrzewam, że do tych 130 to może dojść. 2, 4, 5. Tutaj 23 czy 4 są. No zobaczymy, czyli będzie około tych 130 gołębi. Wszystko się za chwilkę okaże. Nawet w miarę sprawnie nam to idzie. Tam sobie widzimy, po zakoszowaniu oczywiście listę zaraz wyślemy na internet i będziemy czekać tutaj na przylot gołębi. O, mamy setnego gołębia, jest to gołąb kolegi Sławomira Wierzbickiego. Tam oczywiście te nazwy się zmienią, bo my zrobimy tak, że te osoby, które nie dostarczymy dowodów, mamy gołębi, to te nazwiska sobie po prostu do archiwum przeniesiemy, a my oznaczymy je inną nomenklaturą. Nie? Także to będzie taka modyfikacja drobna. Tu natomiast w dalszym ciągu Maciek koszuje te gołębie. Mamy już ten kosz z głowy. Za chwilkę zostanie nam tylko ten ostatni. I będziemy sobie to wtedy wszystko widzieli. Ile tych gołębi jest? Ile masz tutaj? 120? O, nie, turko, tak akurat ten 103. O właśnie, to był gołąb, który wcześniej latał jako Egony z Ornety. Kolega Henryk go wykupił i lata teraz na jego nazwisko, jako właściciela. O. I za chwilę bierzemy się za koszowanie ostatniego tutaj kosza. Zakończyliśmy koszowanie. Mamy zakoszowane 125 gołębi. Mamy zakoszowanych 125. Maciek tam teraz te klapy, bo będą latać do tego gołębnika właśnie, który otworzył teraz, i do tego drugiego. Pozostałe za chwilę anteny wyłączymy. Zaraz ten, żeby szybciej to działało wszystko. I będziemy sobie tutaj mogli to po prostu niedługo, miejmy nadzieję, przylot tych gołębi oglądać. Zobaczmy, pogodę mamy taką, no nie było zachmurzone, ale w zimowych lotach, jak pokazaliśmy w ostatnich latach, to nie jest aż takim problemem. Myślę, że będzie dzisiaj dobrze, zobaczymy, no nie wieje tak mocno, jest pogoda trochę na plusie, bo tutaj mam topnie, śnieg widzimy, tak trochę plucha jest, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Planujemy wypuścić o godzinie 12.30, ale chyba troszeczkę, zobaczymy zaraz, teraz, bo nie wiem, planujemy dość szybko to zrobić, żeby ten śnieg nas nie zaskoczył, bo tam są opady przewidywane. Zobaczmy, tu jest godzina 11.16, czyli myślę, że nawet wcześniej wypuścimy. Jest 11.16. To 12 nawet wypuścimy. Spoko, ja będziemy cały czas w łączności telefonicznej, że ja tutaj, że tak powiem, wezmę, zmienię dane w systemie i jedziemy. No właśnie, skontaktowaliśmy się tu telefonicznie z kolegą Maćkiem Włudzikiem, mam słuchawkę w uchu, także z nim rozmawiam i na bieżąco będziemy teraz weryfikować. Tutaj mieliśmy plan puścić gołębie o godzinie 12.30, ale jak się okazało, że nam sprawnie poszło. Maciek, jest już tam Reda, tak? Czy jak to się nazywa? Miejscowość? To są łąki pomiędzy Rumią a Redą, my tu zostawimy, niech to będzie Reda, to jest około 10 km i godzinę wypuszczenia robimy, brzydka pogoda jest. Już, poczekaj, 11, czy zmienię, 11, 40, ile zrobić, 1 zrobię, czy 2, czy ile, 1, ale nie, to 2, 1 już jest, to zrobię, 43 zrobię, zapisz, poczekaj, zapisujemy to i teraz robimy wyślij, tutaj musimy wszystko zrobić zgodnie z procedurą, żeby tutaj już nie nastąpiło i teraz tutaj, kiedy zrobimy na stronie odświeżenie F5, mamy, już widzimy 11.43, ja tymczasem łączę się z antenami, połącz robię i w momencie, kiedy zrobiłem połącz, proszę w programie zobaczyć od razu brak obrączek, to sygnalizuje nam, że komunikacja z wszystkimi antenami jest poprawna, a w obrączkach, w pamięci nie ma obrączek. No i będziemy teraz już czekać, 43 Maciek, dobra, ja się też rozłączam, dobra, i startujemy z gołębiami, do zobaczenia. No, kilka minut temu gołębie wystartowały, 11.43 start, 10 km, to naprawdę nie jest dużo, to chodzi tylko o to, żeby one się po prostu tak zaczęły lotować, rozruszały się troszeczkę, tak, żeby te kolejne dłuższe już loty im bardzo sprawnie przebiegały. Czekamy na nie, patrzę teraz tutaj z tego podwyższonego punktu na niebo, widzimy wszędzie takie zachmurzenie, ale nie ma wiatru, nie jest zimno. Zobaczymy, jak im pójdzie ten lot.
Może się w końcu uda mi kiedyś z tej pozycji zobaczyć, jak one nadlatują. Zobaczymy, żeby tutaj taki maciek miał wycięte. O, dzisiaj jest lepiej, bo mamy, nie mamy tych zielonych liści tutaj, które nam tu blokowały widok. Jeszcze jakby tych leszczyny, tej leszczyny nie było, to już by całkiem ładny widok był stąd. Natomiast teraz będziemy sobie tutaj patrzeć z góry i zobaczymy, jak będzie coś siadało, to będziemy tutaj stąd też widzieć, a na ekranie komputera na dole tam będziemy obserwować. No i miejmy nadzieję, że też wszystko poprawnie zostanie wysłane na internet. No na razie wszystko działa, odpukać. No ale to różne rzeczy się mogą, to jest tylko sprzęt starzeć, ale myślę, że nie będzie takich problemów. Ten system już tu pracuje od wielu lat. Na razie nas jeszcze nie zawiódł. No, oczywiście to może się zawsze zdarzyć, jakiś tam kabelek się wypnie czy coś, ale staramy się to po prostu wcześniej przewidzieć, zrealizować to wszystko, żeby było zgodne z tymi zasadami, które tu przyjęliśmy. Oj, będziemy patrzeć, na razie nie ma nic wiatru, nie ma głębi, nie ma, no nie, no to jest bardzo mały dystans, poza tym podejrzewam, że one trochę będą chciały sobie polatać, tak że one nie zrobią tych 10 km, a zrobią dużo dłuższy dystans. I co nie będzie mnie wcale dziwiło. No, cały czas wypatrujemy tutaj gołębi, które zostały przez to wypuszczone. Najgorsza teraz rzecz nastąpiła, bo zaczął padać zgodnie z zapowiedzią właśnie ten śnieg. Wprawdzie ma troszeczkę spóźnienia, bo w planie było 11, no, już jest prawie 12, ale myślę, że taka ilość śniegu gołębiom nie zaszkodzi. Mam nadzieję, dzień przed Wigilią. Jutro się spotkamy wszyscy przy wigilijnych stołach. No wszyscy ci, którzy się będą spotykać. Ale przy okazji będzie składania życzeń. Nie zapomnijmy o tym, żeby... O kurde, są jakieś gołębie. Żeby życzyć tutaj wszystkim, zwłaszcza małżonkom hodowców, więcej wyrozumiałości dla swoich mężów. I popatrzmy, są już dwa gołębie. Tak, to są... Już z lotu tu przyleciały, ale kurde, nie z kierunku. Zobaczę, czy może jakiś jeszcze wszedł. Nie, nie odbił się żaden jeszcze. Ale dwa są. Kurczę, no zobaczmy, która jest godzina. Zaraz szybko zerknę. Te zdążyły, nie wchodzą. No, o co chcę się dziwić. 11.52, no to jest kurde 9. O, jest, jest grupa, jest taka rozproszona. O, jest stado całe. No i się bardzo szybko przyszły. 10 minut mają niecałe, tak jak te pierwsze. Ale coś nie chcą wchodzić. Teraz może jak Maciek przyjdzie, on lubi gwizdać. Czekaj, już jest gwizdek. Trzeba gwizdać im właśnie tutaj. Bierzemy gwizdek, bo mnie opieprzy. Ta grupa krąży. Chodź, chodź, chodź. O, stado jeszcze krąży, no są niezmęczone. Ale zaraz, tam się chyba już odbiły jakieś gołębie. Odbił się jeden, jeden wszedł. To jest gołąb pierwszy, który wszedł. To jest Marek. Kurde, brudne to jest. Link 1. PL0207-6648. Ach, one siadają, zobaczmy. O, już jest. Całe to stado przyleciało, ale te pierwsze... O, coś tam... Patrzmy, nie chcą coś wchodzić. Tam pojedyncze wchodzą, bo widzę, że tam chyba się... Nie, jeszcze żaden im się nie odbił, chyba wszystko działa. Teraz, teraz nie zaczynają wchodzić. O, dobrze, już są, zaczynają kolejne. O, już tam dwa, trzy. Gocyła kolega, kolega Jankuś. No to sobie będziemy tutaj patrzeć. Zobaczę, czy wszystko tak odczytuje, wszystko. No to leci, pomału leci. Będą się tutaj na bieżąco... One się będą na bieżąco odbijać. Dobra, będziemy patrzeć. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że wszystko dobrze. To jest rozruch systemu, tak jakby powiedzieć, po sezonie, to też musimy sprawdzić wszystko, czy działa poprawnie. Bo tam może nam sygnalizować, ale może się jakieś tam rzeczy mogą... A nie, ale wchodzą i wychodzą, będziemy patrzeć, ale siedzi dużo. Kilkadziesiąt sztuk już jest, ale niestety coś nie chcą wchodzić. Ja jeszcze podgwizdam trochę. Oj, kolejne stadko małe takie przyszło.
wchodzić. Widać w bardzo dobrej kondycji są, nic im nie brakuje, mi się już nie chcę nawet. No musimy patrzeć jak tutaj wchodzą, zobaczymy jeszcze sobie, czy wszystko też przerzuca na internet poprawnie. O, tutaj sobie możemy to zobaczyć, tu już odbitych już jest dużo więcej, tu widzimy 30 ponad, ale to myślę na pewno więcej, one po prostu muszą, a tutaj F5. Coś nie chcę przesyłać na internet, a działa internet, no musimy to zobaczyć później. Zobacz listę, no nie ma jeszcze, dobrze. 11:56 czy 9 jest. No zobaczymy, bo to pierwsza lista też się ładuje po 3 czy 4 minutach, nie pamiętam ile tam było ustawione. Ale zaraz to będzie, miejmy nadzieję, wszystko tutaj widoczne. Jeszcze nie ma. Aha, może wysłać trzeba. Wyślij. No. Dobra, będziemy sobie czekać. Teraz je sobie popatrzymy. No na razie nie idzie, zaraz to sprawdzimy. O, ale póki co popatrzmy na te gołębie. Ta grupa jeszcze zostaje na dachu, też 40-50 gołębi. Te 40-50 jest odbitych, czyli jeszcze brakuje nam około tych 30 gołębi, 40, zobaczymy. No szkoda, że śnieg zaczyna padać coraz mocniej, ale miejmy nadzieję, że nie będzie go bardzo dużo. Widzimy jak profesjonalista je woła, to od razu inaczej wchodzą. Dużo gołębi, które siedziały na dachu, się zdecydowało, żeby wejść. Cholera zaczyna mocniej padać. Maciek mówi, że jak je wypuszczał, to bardzo dobrze odeszły. Ale nim te ostatnie wyskoczyły, to tych pierwszych już nie było widać, od razu poszły do domu. Bo mówię, pierwsze dwa gołębie były od razu, ale one nie weszły pierwsze. One teraz sobie tutaj w dalszym ciągu te gołębie wchodzą. Trochę mamy problem z presją na internet, widzę, ale to musimy sprawdzić, bo nie chcę grzebać. No tak się jest, z pierwszymi lotami tak jest zawsze. Teraz sprawdzić dokładnie, ale tutaj odbija nam poprawnie na razie wszystko. No tam jest 60 ileś było, czy 70 odbitych. Zobaczymy, ile będzie nam za chwilkę brakowało. Popatrzę tu. Tu lokalnie mamy 73 sztuki odbite. 74. 73 są odbite. To ze 100 ich będzie ponad już. Bo tutaj jeszcze 30-40 jest na dachu. Coś tam będzie pewnie brakowało, jak to zawsze na locie, no ale myślę, że nie aż tak dużo. System będziemy mieli włączony jeszcze do końca dnia, żeby zobaczyć. O, o widzimy, Maciek je woła. No i ta pogoda, tak jak śnieg zapowiadali, Maciek, to jest. No, zobaczymy. No, następny lot planujemy kiedy? Maciek, kiedy następny lot? 29 chcieliśmy, ale zobaczymy. Wszystko od pogody zależy. Dlatego te daty wypuszczania są takie różne. Znaczy, no mówię, no nie ma zimy, no jest klapa. Klapa, one teraz nie będą chciały wchodzić, bo są mokre już. 24, 26 sztuk zostało jeszcze na zewnątrz, policzyłem. A tu jest ile odbitych? 76. 26 i 76 to 100 coś. To jeszcze około 20 kilku brakuje. No one się podejrzewam, będą dość wchodzić. No dobra. No właśnie, kurde. Ale co jest po to, w końcu są loty zimowe też. Dobra. My będziemy pomału kończyć. Tam postaramy się jak najszybciej to sprawdzić, czemu nam na internet nie wyrzuca. Ale jakaś pierdoła, najprawdopodobniej jakiś tam skonfigurowany plik źle. To trzeba zrobić, tylko to trzeba tak zrobić, żeby tutaj przy okazji nie wyłączyć albo czegoś nie skasować. Właśnie, dobrze. Także dziękujemy. Zapraszamy obserwować na stronie internetowej, będziemy podawać informacje, kiedy ten lot się będzie odbywał.
No i widzieliśmy. No, no, dzisiaj też był taki dziki lot, no po praktycznie nawet nie widzieliśmy. Rozruszać je musimy też, bo to taka prawda, że nie można od razu ich wysłać na większe dystanse. Ale widać, że w kondycji są dobre, bo są bardzo dobrze, jak no, się odzywa. Bardzo, no jedna grupa, te co wyskoczyły od razu, to poszły bez kółka. Ta reszta, zanim się zastanowiła, czy wyjść, czy nie wyjść, to tamtych już nie było widać. A... Nagrywałeś coś? Nie? Tak, mam też. Aha, no to też Marcin film wrzuci, a ja wezmę jeszcze, następnym razem damy kamerę ze statywem, będziemy szybciej, postaramy się, żeby ta też wyglądała od razu relacja z wypuszczenia. Dobra, na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobroci, dożyczymy tym gołębiom, ażeby one weszły, nie? No, idzie Maciek wołać i na koniec właśnie będziemy patrzeć, jak on je woła, a my będziemy jeszcze chwilę filmować i później zakończymy już tutaj nasze sprawozdanie. No zobaczymy, na ile go słuchają. No zobaczymy też później, ile będzie ich wszystkich finalnie brakowało. No jakoś tam wchodzę, ale też nie chcę za bardzo. Ile mamy? 77 odbitych, 8. No wchodzą, dochodzą kolejne. Także dobra, do zobaczenia i dobry lot.